kolejny film. No a dzisiaj będziemy mieli taką pogadankę, w sumie pytania widzów. Tutaj od naszego znajomego, pan Piotr, który zajmuje się organitami. I dzisiaj będziemy właśnie szereg tych pytań omawiać. No, oczywiście pewnie zwróciliście uwagę, była jakaś długa przerwa, bardzo tajemnicza. Ale no, była rzeczywiście tajemnicza, ale to niestety nie nadaje się do jakiegoś tam skamerowania. Ale może to przy okazji się kiedyś to wszystko powie. Ale już jest jakby z górki, no w ten sposób. No ale teraz tak. No cóż, mamy, gdzie my tutaj w ogóle jesteśmy, nie? Zawsze takie scenerie tutaj mamy, ale to akurat mamy jezioro Balaton, ale nie Węgry, tylko Sosnowiec. No i mamy tutaj pana Piotra, przygotował szereg pytań, no i postaramy się tutaj to wszystko tutaj omówić, opowiedzieć i tak dalej. Tutaj chcemy też nawiązać do kwestii energii. Właśnie to ciemiączko, powiedzmy, tak. To co wnesie nam się... Połączenie z górą, tak. Połączenie z górą. Czyli to co nam się tutaj akurat nie udało, zostało z różnych tam jakichś takich powodów obcięte nad jeziorem Neskim. No to teraz może na Balatonie skończymy. To całkiem możliwe, że się no to dobra, zaczynamy w takim układzie. Więc tak, z takich najważniejszych pytań, co tutaj grupowicze nam podsyłają, to ogólnie o co chodzi z całą krzywizną Ziemi, czy w ogóle to coś nam daje, że wiemy, że Ziemia jest wklęsła, czy jak niektórzy twierdzą, jest płaska, czy jeszcze inni mówią, że jesteśmy na kuli. Co nam daje postrzeganie tego, że na przykład Ziemia jest wklęsła i my jesteśmy? O co tu chodzi z tym tematem, żeby to wyjaśnić? Co za różnica jest, o tak może? Czy płaska, czy wklęsła, czy kula? Już na ten temat robiłem filmy. To tam trzeba trochę się cofnąć do kwestii historycznych. Ja je nawet w tym filmie zalinkuję, tą kwestię historyczną. Dlaczego diabeł właśnie zrobił tak, a nie inaczej? Dlaczego właśnie to? Otóż jest bardzo duża różnica, ponieważ my mamy wiązkę energetyczną, którą możemy wykorzystać. Ale do czego? Do tego, żeby do kontaktu z tym, który mieszka w kuli, z tym pałacu. I teraz można sobie wyobrazić, i teraz tak, że mamy na przykład, ktoś jest przekonany, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. No dobra, mamy ten wariant. Jest przekonany, modli się. No dobrze, on jest szczerze tutaj przekonany, że on się modli do Boga. Ale realnie do kogo się modli? Do diabła. Ten, który też jest osobą wierzącą, on wierzy, że żyjemy na płaskiej ziemi, nie? On jest tutaj właśnie bardzo przekonany o tym. No, to są szereg szczerych osób, które powiedzmy, no, uważają, że tak płaska ziemia jest i tak dalej. Realnie do kogo się modlą? Do diabła. Do diabła się modlą. Czyli te modlitwy nigdzie nie z tego, spadają na nich nieszczęścia, a oni się dalej modlą do diabła i nie wiedzą, co jest zgrane. No i stąd powstają różne pytania albo obwiniania Boga o to, czy tamte rzeczy i tak dalej, nie? Czy obwinia się Boga, że no dlaczego tyle jest nieszczęść, dlaczego tego, no ale dobrze. Czy te osoby wiedzą, jaką mają możliwości? Przecież jest taki werset, że Bóg stworzył na obraz i podobieństwo, nie? No właśnie. No i co? No to dobrze. Obraz, podobieństwo to co? To człowiek to co? Nie ma jakiejś mocy? Przecież Bóg ma moc, nie? Na to człowiek nie ma mocy? Przecież ma wiązkę energetyczną. Już tutaj mówiliśmy o tym ciemiączku, nie? Tutaj część widzów się pyta. Tak, pyta się i... Pyta się o to, właśnie o to ciemiączko, no przecież to jakaś energia. No dobrze, w porządku. Jeżeli my staniemy wewnątrz kuli, to zawsze nad głowami mamy jądro. Tak, człowiek jest urządzeniem energetycznym, jako antena izotropowa, tak? No właśnie, i teraz pytanie, czy to ktoś z tego korzysta? Religia mówił jedno, religia po prostu to jest właśnie taki system blokadowy. Żebyś te twoje modlitwy nigdy nie dojechały tam, gdzie mają dojechać. Tam, gdzie mają dojechać. To są tak zwane programy blokadowe. Czyli układ słoneczny to jest program blokujący. Płaska ziemia, program blokujący. Człowieka się programuje komputer. Chcemy
wychowawcze, naukowe, religijne, polityczne, to są wszystko blokadowe. Po to, żeby po prostu, żebyś ty nie rozmawiał z tym, no, ktoś mówi, że no jak to ja przecież rozmawiam, nie? No dobrze, no ale tak rozmawiasz, żeby... To idzie w inną stronę. To idzie nie tam, gdzie trzeba. No jak idzie, to jest raz, że nie idzie tam, gdzie trzeba. No i teraz, nawet jeżeli ten, który mieszka kuli, widzi te szczere wysiłki, to on prędzej czy później jakoś naprowadzi to. Polskiego niebocentryzmu jest zupełnie inny od poziomu tamtych niebocentryzmów. Jest zupełnie inny. I tutaj właśnie, i on jest taki najbardziej dla ludzi, bo każdy sobie albo zobaczy, albo sprawdzi, albo sobie wystarczy wniknąć. To nie o to chodzi, żeby kogoś przekonać jakimś tam filmem, czy tam jakimś wywiadem. Tu chodzi o to, żeby każdy człowiek wniknął w to. Wystarczy wniknąć, no zaraz zobaczy. A jak nie wnikasz, no to nie zobaczysz. Kto szuka, to znajdzie. Kto nie szuka, to w życiu nic nie znajdzie. I to właśnie cały system działa po to, nie szukaj. No bo jesteś idiota i tyle. Nie szukaj, po co masz szukać? Dlatego to jest zawsze garstka tych ludzi, którzy po prostu szukają. A demoniści wojują, nie szukaj, to jest złe. No bo oni chcą dalej cię trzymać w blokadzie. Demoniści, no i już. To jest prosta sprawa. Z tej strategii masz być w blokadzie. Ale jeżeli będą te wydarzenia, które tutaj nas czekają, to masz mieć 6 kilo w gaciach i po temacie. I będziesz później taki chodził, jak będziesz skakał jak wróbel na drucie. No już. Prosta sprawa. A strachem? To się demony najedzą tak, jak narkoman w żyłę i wypije kompot. To oni sobie najedzą się tym strachem. Właśnie chyba niektórym osobom zależy, żeby właśnie ludzi straszyć i tak dalej. Bo tą energię później tak samo no, strachu, nie? Tak, bo ze strachu jest energia, się demony żywią ze strachem przecież. Tak, człowiek się budzi rano i już jest zestresowany, nie? Tak jest, no i to jest właśnie to. To jest, że demony się żywią, czyli te złe duchy. No i to jest cel strategiczny, blokada. A jak jest na przykład z tematem, że w środku Ziemi jest pusta Ziemia, że jest pustka, nie? Bo też takie tematy są. Tam niektórzy też mówią, że to są puste Ziemie w środku. Że Ziemia jest, my żyjemy na zewnątrz tak. Ziemi. Ja się tym też kiedyś zajmowałem, nie? Tylko przez parę miesięcy aż doszedłem do niebocentryzmu. Po prostu artefakty temu przeczą. Artefakty. I teraz my już jesteśmy tutaj po 3 latach niebocentryzmu, to już możemy powiedzieć, skąd się wzięła ta idea tej pustej Ziemi w środku z tym centralnym Słońcem. To jest spuścizna czasów jedności z Ojcem, kiedy nie było Słońca i Księżyca, i tylko jądro było odpalone w środku. To stamtąd, z czasów przedpotopowych pochodzi, tylko co zrobili demoniści, sataniści? Oni to przefastrygowali na pogląd, że Ziemia jest pusta w środku. Że żyjemy na zewnątrz. Oni to po prostu umiejętnie, to stary ten przekaz, oni to po prostu przekręcili. Oni zrobili wała i po temacie. I w ten sposób każdy, no niektórzy tam, i proszę bardzo, ten pogląd, że Ziemia pusta w środku, jest rozpowszechniony w internecie, bez bólu. To jest po prostu wręcz masówka. Bo to jest puścizna, artefakty, mówię niedwuznacznie, na meksykańskie inne, że po prostu jest to centralne Słońce, motyw centralnego Słońca, był przed potopem i to ci, którzy przeżyli potop, to właśnie oni to sobie zostawili, to centralne Słońce jako pamięć o tych czasach, kiedy była jedność z Ojcem. Właśnie też jest ciekawy motyw. No i dlatego ludzie właśnie, niektórzy właśnie mówią, że jednak ta Ziemia jest tam, my żyjemy na zewnątrz Ziemi, w tym Układzie Słonecznym. Oczywiście pusta Ziemia, nikt się specjalnie tym nie... Demoniści się nie wojują z tym, bo to jest brednia, bardzo prosta. Jeżeli demoniści twierdzą, że jest to jądro metalowe takie, metaliczne powiedzmy, że jest, Ziemia ma masę, no to mają jakąś grawitację. Jeżeli pusta środka, to nie ma grawitacji. No bo oni upierają na masie tą grawitację, nie? A więc tym się też nie zajmują, bo to jest blef. Na przykład, co jest bardzo ciekawe, płaską Ziemię nikt nie ściga. To nie jest specjalnie jakby atakowane. To się rozwija jakby w sposób naturalny. Swoim życiem. Swoim życiem, nikt tego nie atakuje. Jest tam fajnie. Ci powiedzą, jest fajnie.
i nie ma bólu, i... ale niebocentryzm. Oho. To dopiero ostra jazda bez trzymanki. Oś się to, to 3 lata temu tam po prostu demoniści to szturmują do dzisiaj. No ale oni to już odpuszczają, bo widzą, że po prostu no, zmienia się wszystko. Czas przyspiesza, a praktycznie go nie ma tak naprawdę. To, to już też wiedzą, co jest grane przecież. Nie? No o co chodzi? Demoniści zawsze wiedzą, że żyjemy w kuli. Natomiast cała ta propaganda antyniebocentryczna to jest szopka, bo oni dokładnie wiedzą, o co chodzi. To jest tylko po prostu zwykła szopka, a nóż trzeba powiedzmy przesiać tych niebocentryków, który tam czyli jakoś waha, to trzeba tą, no, tamtych w ciemności przytrzymać, a tych niebocentryków przesiać przez sito. Także oni dokładnie, żeby dalej byli w jakimś tam blokadzie, nie? No, gorzej z tymi, których jest chociażby ta garstka, ale oni nie są w blokadzie. No, to jest poważny problem. To jest bardzo poważny problem. Już można dyskutować dalej, nie? To jest bardzo poważny problem. Właśnie ta garstka. Ta garstka Polaków. Tak jest, ta garstka Polaków, którzy powiedzmy wiedzą i wiedzą, co z tym zrobić. To nie to, że o, uwierzył tego, że on wie i tak dalej. Co dalej? Co z tym zrobić? No, można zrobić. Jak rozmawia z tym, który mieszka w kuli, tam, no to można dużo zmienić. Tego się boją. No i to jest to. Dlatego też... Może większość osób, która się zajmuje duchowością, czy to w Polsce, czy za granicą, też nie wie, jak temat niebocentryzmu w ogóle ugryźć, bo to tak, no... No właśnie, no to chyba po tym wywiadzie będą wiedzieć, jak ugryźć. Energetycznie. No przecież orgonity mamy, nie? No produkujesz orgonity. I to jest kwestia sprawdzona. Przerobiony temat. Mhm. No to nie ma jakiegoś nie wiadomo czego. Jest. A więc jest. A oficjalnie... Nie ma. Nie ma, ale jest. To jest tak, nie ma, a ile jest? Pytanie, dlaczego nie jest? A powinno być? Pytanie takie... To jest najciekawsze. Energia orgonu. Nie ma oficjalnie. Cisza. Cisza jest, nie? Tak, oficjalnie cisza. Zresztą, słuchajcie, ja tutaj widzę takie 6, czy ile tam, 6-rurowe. Wtedy takie działa. Ale słuchajcie, jakby tak zrobić 12-rurowy, 18-rurowy, taki, słuchaj, taki coś, to takie działo, to normalnie wszystko, to by... Słuchaj. Powiem tak, że... Pół Polski by ujął. Wystarczy taki 6-rurowy i on też swoje robi. Można po prostu co jakiś tam ilość kilometrów dostawiać te 6-rurowe. Bo też nie chodzi, żeby w jednym miejscu zrobić po prostu mega magnes, który ściąga orgon, tylko po prostu, żeby to było też no, synchroniczne z naturą, nie? Bo też, żeby nie przesadzić pewnych kwestii. I z tego, co ja wiem, to jeden taki templariusz, to jest satanista, to twierdził, że trzeba, żeby był bardzo skuteczny ten, powiedzmy, ten hambaster, to trzeba ten kryształ górski w wielkości głowy. Coś takiego mi powiedział. Znaczy nie tylko mi powiedział, ale że musi być w wielkości głowy. No tak, głowy ludzkiej. No kryształ górski sam w sobie jest, można powiedzieć, ma odpowiednią wibrację. No wiedzą, że to jest natura, to no, nieprzypadkowo natura ale daje nam... Kowalski ma nie wiedzieć. Tak, no bo jak? No jaki kamień? Po co, nie? To jest za kształtu, nie? Bo to jest kwestia kształtu, nie? Po co? No ludzie nie wiedzą, nie znają tematu i po prostu nie zagłębiają się tym tematem, no bo jak energia orgonu, jak nie ma, no nikt o tym przecież w mediach nie mówi, że jest energia orgonu. No to tak jakby się zapytać, no czym jest grawitacja, nie? No właśnie nie ma, a powinno być. Powinno być, no ale właśnie po to jest właśnie systemy blokadowe. Bo to też jest, powiedzmy, czyli zaniechanie takiej... mamy tutaj pociąg, tak? On nam trochę tu przeszkodzi, jakaś rzadka linia, ale nam ona to za bardzo nie przeszkadzać będzie. Co chcemy tutaj przede wszystkim powiedzieć, że to jest też, ta wiedza o tym orgonie, to też jest system blokadowy. Brak wiedzy.
to wtedy masz tabletki, tam tego, tutaj i tak dalej. Tak, no bo złe samopoczucie, apatę. Po co się leczyć naturalną energią, jak można wykorzystywać coś sztucznego, które coś za tam które zostało, tam, tak, trzeba płacić. Trzeba płacić, a ludzie przecież nie mają pieniędzy za bardzo, nie? No i teraz tutaj, wiesz, tego, nie? Tak samo właśnie jak z tymi routerami w domach, nie? No, to jest następny temat, routery w domach, nie? No, no ja już przerobiłem temat. No jak coś nam cały czas rozprasza energię i cały czas oddziaływuje, można powiedzieć, na zasadzie mikrofali, no to no, tak naprawdę jesteśmy jak ten przysłowiowy hamburger z tej mikrofali, poddawani cały czas tymi promieniami, które no, każde sieci, każde nadajniki promieniują i no, my tego nie widzimy, ale nasz organizm po prostu wyczuwa tą wibrację, która jest przez te urządzenia generowana, wszystkie przecież nadajniki, które rozpraszają tą naturalną energię, która z góry płynie. Jednocześnie jest blokowana przez opryski, żeby też była blokada. No to drugie tematy, następne, wszystkie sieci, przecież to, co nas otacza, cały ten smog elektromagnetyczny, też powoduje, że organizm jest cały czas podenerwowany, bo cały czas ta wibracja jest i po prostu całe tematy związane właśnie z różnymi depresjami, chorobami niewiadomego pochodzenia, raki i tak dalej, jest też powodowana właśnie tymi wibracjami, których my nie widzimy, a nasz organizm, proszki DNA czuję, są po czuję. Prostu tak, cały czas czują to. Więc tutaj tematy energii można w ten sposób tłumaczyć i kto po prostu jest w temacie, kto szuka, no to znajdzie, no. A co tutaj jeszcze masz? Co mam jeszcze? Odnośnie co oświeca tą zewnętrzną Ziemię, bo też takie pytania były, czy tam też jest jakieś słońce, czy... Aha, na zewnątrz Ziemi, powiedzmy, tam w tej Agarcie, Asgard. No tak, tak. To Olaf Jansen, jest sprawozdanie w internecie Olafa Jansena, jego syna, którzy byli na zewnątrz. Jest tam coś w rodzaju słońca i tam po prostu chmura powoduje, znaczy przykrywa, to jest noc. No tak oni to, takie mieli spostrzeżenie. Mm-hmm. A jeśli chodzi na przykład o gwiazdę polarną, bo tam niektórzy robią zdjęcia, te poklatkowe, co wychodzi, że jest dookoła, niebo się rusza. No. A gwiazda jest w środku centralnie, to jak ona się ma do tej, że ona jest wyświetlana na tym szkle nieba i ona tak jest po prostu jest w tym ruchomym punkcie, że się nie kręci, tak? Tak, no bo to jest właśnie, to jest takie miejsce, gdzie właśnie ona się też kręci, nie? Mhm, nie tylko nie widać tego no, aż no, tak. Bo tego, na przykład biegun południowy, to go nie zobaczysz, bo tam nie ma żadnej gwiazdy. Mhm. Tam nie ma jakiejś takiej na biegunie południowej, nie ma żadnej gwiazdy, nie? Tylko jest po prostu krzyż południa, ale to tam jest trochę daleko od powiedzmy tego, no, jak to się nazywa, od bieguna, nie? Mhm. Czyli tam nie ma takiej jakby konkretnej, powiedzmy, gwiazdy, że to jest biegun, bo ta polarna jest charakterystyczna, bo ona jest dość mocna. A na przykład tematy satelitów, GPS-ów, jak to jest umieszczane, bo tam... Tutaj właśnie płaskoziemcy, to jest właśnie, oni żywią się blefem Układu Słonecznego. Ci mówią, że to jednak są geostacjonarne satelity, a ci udowadniają, że to są, że system GPS to nie na satelitach jest oparty, tylko jest oparty na tych GPS-ach. Ale one są umieszczane na szkle nieba, czy po prostu istnieje taka możliwość, że wiązka informacyjna jest wysyłana z Ziemi, odbija szkło nieba i to z powrotem wraca? Możliwe. Czy możliwe. To, no właśnie, to jest też możliwe. To jest, ja tutaj z tego nie strzelam, że tu akurat anteny satelitarne i tak dalej, bo ja już na przykład jeden pogląd taki widziałem i widziałem też właśnie tutaj Lord Christ tym się zajmuje, jak powstają satelity geostacjonarne, nie? One są przybite, mają specjalne kotwy, one są wbijane w szkło nieba i razem z nim się obracają, a później się mówi, że to jest satelita geostacjonarna. Na przykład. Mhm. I po konkretne satelity z kotwami, takimi po 2 metry i tam jak tak jest taka zapadka, nie? Jak bijesz, to jak cofasz, to jak się wbija ten satelita, po prostu no to on w tym szkle, na tym szkle jest jak tort przyrżnięty w ścianę, nie? No to on tak ten tort na tej ścianie, jest. Przytwierdzony jesteś, jak półka do ściany, no i on się z tym obrotowym niebem obraca. No i wszyscy później filmują, no, że to jest satelity są.
Że latają, tak. No latają, nie? Stacjonarne jest, nie? No lata, no. No, a więc tutaj to jest akurat dobra działka płaskoziemców. Oni te blefy Układu Słonecznego dość dobrze tłumaczą. Także oni mają też, płaskoziemcy też są, no, bym powiedział, bo to jest z jednego źródła wyszło, satanistycznego płaskoziemia, a więc jedni wiedzą bardzo dobrze o drugich, bo ten, który to wszystko zmontował, Układ Słoneczny, to dobrze wie, gdzie są dziury. Mhm. I to tak, i to na takiej zasadzie działa, że aha, tu jest dziura, no to trzeba płaskoziemcom powiedzieć, że to jest dziura i dać im ten temat, wiesz, tam jest dziura, nie? Mhm. A ci mówią, to słuchaj, w płaskiej ziemi jest dziura, no to ci od Układu Słonecznego udowadnia im, że oni są w lipie, no i oni się tak ping-pongują. No i to wtedy to działa po prostu, to idzie z centralnego źródła. Mhm. Już powiedzmy tu system wychowawczy, ten w Układzie Słonecznym, system wychowawczy, ściana autorytetów, a tutaj właśnie w płaskiej ziemi to są właśnie te internetowe, czyli te kanałów jest chyba z 15, anglojęzyczne, potężne kanały i tak dalej, nie? A więc tego to jest tam, też sataniści tam siedzą, nawet czołowi to sataniści. Ale głównie chodzi o to, że oni wszyscy są po jednych pieniądzach. Ci kuloziemcy idą, oni są wszyscy, oni grają w jednej drużynie. O. Za każdy komentarz się płaci. Tak jest. No. Także wszystko tam jest, wszystko to jest zrobione tak po to, żeby cel strategiczny, blokada ludzi funkcjonowała. A wracając jeszcze do tych drzew Edenu, jak to było od początku, skoro te drzewa sobie tam rosły, że tak powiem, do tego szkła nieba, przekazywały nam tą energię, to co było, że tak powiem, przyczyną, że zostały wycięte i tak dalej, bo też tutaj pytania były takie, dlaczego zostały wycięte, tutaj temat właśnie Adama, Ewy i tak dalej, jak to zostało wplecione w religię i w ogóle w te tematy całe? Religia zawsze ma jakieś tam elementy prawdy. I tutaj w ogóle sprawa gigantycznych drzew Edenu torpeduje w pewnym sensie Księgę Rodzaju. Mhm. Czyli ten cały opis trochę torpeduje, bo jest tam ukryty jeden fakt, że chodzi o gigantyczne drzewa Edenu, a nie takie sobie drzewa Edenu. I każde myśli, jak sobie przeczyta, to takie sobie zwykłe, o, to tam takie drzewo stoją za twoimi plecami. Że to są takie drzewa. A to są gigantyczne, więc to w ogóle zmiana funkcji. I tutaj to nastąpiło na skutek buntu. Czyli ludzie zrezygnowali, obojętnie, ja czytam Adam, Ewa tam się zbuntowali, czy tego różne rzeczy, ten szczegół jest nieistotny. Istotne jest to, że zrezygnowali z jedności z Ojcem. Kiedy było to centralne słońce, znaczy słońce, jądro, pałac Boga się świecił. Oni zrezygnowali z tego, a więc powstał już wtedy dualizm. Podział słońce, księżyc i tak dalej, dzień, noc i tak dalej. I w tym momencie ludzie zostali odcięci, a więc sobie od tej pory dawajcie sobie radę samemu. Radę. Tak. I przerabiacie zło. Szukajcie pożywienia na własną rękę. Nie teraz dostaniecie... sobie wolna, teraz macie wolną Amerykankę. Skończyła się manna z nieba. Skończyło się, powiedzmy, zasilanie. Zostały wycięte, żebyście dobrze wiedzieli, o co chodzi. Aha. Zostały te drzewa wycięte i przerabiacie teraz zło. To też kolejny temat. Myślę, tutaj słuchacze będą szukali tego wszystkiego. Tak, a to szczegóły, czy tam Adam, Ewa i tak dalej. Pieczęcie Hammurabiego, przepieczęcie sumeryjskie. Wszystkie potwierdzają ten motyw tego gigant drzewa. No przecież są te całe pnie, niby mówią, że to są jakieś górotwory, nie? Ale... A czy, no, wiesz co, jak ktoś patrzy, powiedzmy, chce zawrócić Wisłę kijem, to nawet zaprzeczy faktom. Co za problem? Przecież to widać, że to są ścięte pięki i wiadomo, że to się kupy trzyma, bo powstanie jakieś elementy górotwórcze, bo to tam bardzo dużo jest grafik w tym filmie. Bardzo dużo tych elementów, które no, niedwuznacznie pokazują, że to są po prostu drzewa skamieniałe. A to, że ktoś tam sobie mówi, no to może sobie mówić, nie? No najlepiej po prostu jeszcze powiedzieć, że akurat takie sześciokąty ładnie się tam poukładały, nie? Tak. Nie to taka lawa tam się laje, tam tego, tu tego, tylko akurat ona się tak ustawiła w takie sześciokąty, ładne takie. Mm-hmm. Ona się ustawiła, a naprzeciw tam, no, idą po tym pieńku, nie? Mm-hmm. Ci wspinacze, nie? Taki sześciokąt bardzo duży. Idealny. Tak. A wracając jeszcze do
wejścia na zewnątrz ziemi, bo też oprócz biegunów jeszcze ponoć były też inne wejścia tam gdzieś w różnych miejscach. Jak to się ma też do takich innych wejść na zewnątrz? Są przejścia na zewnątrz, ponieważ konstrukcja ziemi to jest coś ala koszyk wiklinowy, tylko że stali. To są takie potężne, gigantyczne pręty stalowe i to jest taki opleciony koszyk. A więc te wszystkie ruchy górotwórcze, wulkany i tak dalej, to są jakieś uderzenia i to wszystko to działa, to jest elastyczne. I to nam powoduje, że jesteśmy w silniku i między elektrycznym? Tak. Czy... To jest ten... Ach, to już kolega, to już taki spec jest właśnie ten, który tam robiłem film tam odnośnie tego właśnie, że to jest to obrotowe niebo, to jest perpetuum mobile, wieczny silnik. No a dlaczego? I dlatego są przejścia, ponieważ między tymi gigantycznymi prętami no można przejść. To też by tutaj pasowały po prostu tematy, że tam w Stanach gdzieś odnajdują jakieś dziury ogromne w ziemi, gdzieś domy się zawalają, bo coś jest wypalona, dziura idealna, takie koła, nie? Wiem, że jest taka technologia, która no, powoduje przepalenie tunelu w skalę na dobę 4 km albo więcej. Jest taka technologia i w ten sposób można tunele zrobić. Można zrobić nawet między Londynem a Nowym Jorkiem, można sobie taki pociąg na poduszce powietrznej zrobić, nie? Pod dnem oceanu. Na przykład, to takie poglądy słyszałem. A właśnie, wracając do tych pomiarów, że tam były robione pomiary, rosyjscy tam robili KGB, kto to robił? Aha, sejsmiczne. Tak, sejsmiczne, właśnie, bo to też... Badania sejsmiczne z 83 roku. To był Instytut ROMB, to jest grafika, no i właśnie te pomiary to są, ta grafika jest niedwuznaczna, stożek wybuchowy jest wewnątrz ziemi. Czyli Rosjanie też wiedzieli, KGB wiedziało. Czyli ten Instytut ROMB też dobrze wiedział. No na przykład na początku tego nie zauważyłem. I ile tam wyszło, powiedzmy, ile metrów? Ściamka. Tak, tak, tak. Ta skorupka. Skorupa ziemi. 2044 kilometrów w miejscu badań. W miejscu badań. Czyli powiedzmy, mamy tyle po prostu. No a poza tym. Zewnątrz. Tak, tyle do zewnątrz, no pod nami. Załóżmy 2040. Kilometrów, a załóżmy pod tymi nogami, pod naszymi tutaj siedzimy, no i tutaj mamy, nie? Nad górą mamy jądro, a tutaj mamy agartę. Wyjście. Wyjście na zewnątrz. No. To co? Chyba wystarczy. No, myślę, że jak będą jakieś pytania, to myślę, jeszcze tutaj to się... coś zrobimy, coś tak nagramy. Dobra. Dziękujemy. Dziękujemy. Do widzenia. Na razie.